Dzień dobry, mmaniak.pl. Ja nazywam się Łukasz Stelmaszczyk. Pracuję z zawodnikami sportu walki, przedsiębiorcami oraz ambitnymi początkującymi. A dzisiaj ze mną jest Adrian, który jest mistrzem Polski i mistrzem Europy K1. Przygotowaliśmy dla Was ćwiczenie dzisiaj na worku typu Powerback, dostępny na stronie mmaniak.pl firmy Stormcout. Worki są dostępne w różnych wariantach wagowych, także każdy dopasuje do siebie w kontekście tego, jakiego obciążenia potrzebuje. Oprócz tego wykonywany jest z solidnego materiału, który raczej nie powinien ulec zniszczeniu podczas waszych zmagań treningowych. Będziemy dzisiaj wykonywali ćwiczenie typu przysiady bułgarskie, które jest ukochanym ćwiczeniem każdego mojego podopiecznego. Adrian zaprezentuje. Stabilna pozycja, brzuch ładnie napięty, łokcie mamy przy sobie, przy ciele. Schodzimy w wolnym tempie w dół do 3-4 sekund po to, aby kontrolować pozycję do pełnego wyprostu, dokładnie w ten sposób, tak? Brzuch jest cały czas w pozycji napiętej, brzuch jest kontrolowany. Jeżeli robicie to ćwiczenie dopiero pierwszy raz, to zwróćcie uwagę na to, jak Adrian używa bardzo wolno fazy ekscentrycznej, czyli tej zejścia w dół, do 3-4, nawet czasami 5 sekund po to, aby lepiej poczuć swoje ciało i zorientować się z tym, co właściwie się dzieje podczas tego ćwiczenia. Tak? Przysiad bułgarski zwiększy Waszą stabilizację, koordynację, zapracuje nad Waszym przywodzicielem, mięsiem porogłowym oraz mięsiem pośladkowym. Jako że worki typu Powerback mają ograniczoną wagę, preferowałbym, abyście używali takich ćwiczeń do budowania wytrzymałości mięśniowej, czyli z zakresu od 15 do 25 powtórzeń i w zakresie od 2 do 3-4 serii roboczych na dane ćwiczenie.